A w świecie boksu schodząca gwiazda George Foreman, mistrz olimpijski z Meksyku, walczył z doświadczonym Boonem Kirkmanem. To nie był cios, to było pchnięcie. Od razu George Foreman przystępuje do ofensywy. W czerwonych spodenkach Foreman, to początek jego kariery. Na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku walczył z Polakiem, Lucianem Trellą. Wygrał 4-1 i to był jedyny pojedynek na punkty George'a Foremana. Pozostałych zwyciężał przed czasem, przez knockout. Wspaniała postać, człowiek renesansu, bokser, komentator telewizyjny, kaznodzieja, biznesmen, ale to już było później, gdy zakończył karierę. Sprzedawał wtedy także grille George'a Foremana. One podbiły Amerykę. George zarobił na tym biznesie $130 milionów. Ostatnio zajął się nawet modą, wprowadził na rynek kolekcję ubiorów George Foreman. No i debiutował jako piosenkarz. Wydał między innymi płytę, w której śpiewa z Ramonem Vargasem, Sayon Barto i Domino Blue, a towarzyszy im orkiestra symfoniczna z Wiednia. Tylko że w tym momencie jeszcze świat nie wiedział o tych talentach pozaringowych George'a Foremana. Znano go jako niezwykle silnego osiłka, który nokautował kolejnych rywali na ringach amatorskich i zawodowych. 1 minute remains in the first round. Kirkman jest zawodowcem 4 lata, ma na koncie tylko jedną porażkę. W tym momencie z Dougiem Jonesem przez TKO w 7 rundzie. 22 zwycięstwa poza tym. I atak George'a Foremana. Lewy, prawy i pierwszy knockdown. A siła George'a jest niesamowita. Technicznie nie jest to wspaniały bokser. Te ciosy są sygnalizowane, obszerne, szerokie, no ale dochodzą i mają niszczycielską moc. I po raz drugi Kirkman na deskach. Runda zdecydowanie dla George'a Foremana. Jeszcze Kirkman nigdy nie dostał takiego lania w ringu. I kolejny knockdown do przodu, jak kłoda poleciał Kirkman. Wynik tej walki jest już przesądzony. Prawy sierpowy George'a, no i tylko liny podtrzymują Kirkmana. Popatrzmy jeszcze raz. Lewy i ten prawy. I jeszcze jeden lewy. No i ten ostatni cios to był w ramię, ale poprzednie były niszczycielskie. I zwycięża George Foreman. Kirkman is up on his feet. He wants to fight. Of course, referee Arthur McCarthy will not let him. Zupełnie zmaltretowany jest Boone Kirkman. He's in pretty bad shape. His legs are gone. He can hardly stand up. No, let's move. All right. Kirkman is still sitting there. They're looking him over. 41 sekunda drugiej rundy. Przez TKO wygrywa George Foreman. To jego 23 zwycięstwo, w tym 20 przez knockout. Tak właśnie niszczył Kirkmana. Te ciosy nie były czyste. To nie było uderzenie w szczękę. Dopiero to. Ale rywale padali, bo siła ciosów George'a była po prostu przerażająca.